Pierwsza okupacja sowiecka w latach 1939-1941. O niej w 34. odsłonie historii żywej poświęconej wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. 1500 kilometrów wzdłuż rzek Narew, Wisła i San oraz 2820 słupów granicznych miała niemiecko-sowiecka granica wytyczona na okupowanym przez Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki terytorium Polski po napaści obu agresorów na nasz kraj 1 i 17 września 1939 roku. Likwidację Rzeczpospolitej potwierdzał Traktat o przyjaźni i granicach podpisany w Moskwie 28 września tego roku, zwany drugim paktem Ribbentrop-Mołotow. Po przejęciu wschodnich ziem II Rzeczypospolitej Stalin rozpoczął błyskawiczną ich sowietyzację. Także działania legalizujące w oczach opinii międzynarodowej zabór wschodniej Polski. Już 22 października odbyły się tu pseudowybory. Wyłonieni reprezentanci poprosili o wcielenie do Związku Sowieckiego. Przymusowo nadawano obywatelstwo sowieckie. Moskwa szukała sprzymierzeńców wśród polskiej inteligencji. Organem propagandy sowietyzacji był Czerwony Sztandar, dziennik wydawany w języku polskim w latach 1939-41, a pisali w nim lewicujący Julian Stryjkowski, Stanisław Jerzy Lec, Adam Warzyk, Tadeusz Boy-Żeleński, Jerzy Putrament, Aleksander Watt. Szybko rozprzestrzeniał się terror. Dotknął setek tysięcy obywateli Polski, żołnierzy, ludności cywilnej, w pierwszej kolejności nasze elity. Obozy dla jeńców wojennych, którzy zostaną zamordowani strzałem w tył głowy w Katyniu, Charkowie i w Twerze, aresztowania, wcielanie do Armii Czerwonej, konfiskaty nieruchomości, majątków, fabryk, czy też cztery wielkie operacje wywózek do gułagów. Między 10 lutego 1940 roku a czerwcem 1941 roku na Sybir trafiło według danych NKWD 330 tysięcy obywateli polskich. Wśród nich 30% stanowiły dzieci poniżej 14 roku życia. Według polskiego rządu na uchodźstwie deportacje objęły 800 tysięcy osób. W końcu 1940 roku, kilka miesięcy przed napaścią Hitlera na Związek Sowiecki, władze NKWD rozpoczęły rozmowy z grupą oficerów polskich, wśród których był pułkownik Zygmunt Berling, celem ich udziału w formowaniu podległej Moskwie Armii Polskiej. Dziś o wydarzeniach czasów pierwszej sowieckiej okupacji w latach 1939-1941. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Wrzesień 1939 roku to moment, kiedy Stalin odsłonił swoje karty, panie profesorze, można by powiedzieć, zadał Polsce cios w plecy. Wszyscy już wszystko wiedzieli? Stalin nie bardzo chciał odsłonić swoje karty, chciał cały czas grać w taki sposób, ażeby zachować wolne ręce do kolejnej zmiany polityki sowieckiej, która zagwarantuje rozstrzygający udział Moskwy w wojnie, która właśnie się zaczynała poprzez decyzję Stalina zapalającą zielone światło Hitlerowi do agresji na Polskę paktem Ribbentrop-Mołotow. Stalin chciał wejść na teren Polski, zająć obiecane mu przez Hitlera w pakcie Ribbentrop-Mołotow pół terytorium II Rzeczpospolitej w taki sposób, ażeby wyglądało to nie na wojnę, nie na agresję, ale na wykorzystanie próżni politycznej, jaka powstała po upadku państwa polskiego. Konsekwentnie starał się trzymać tej linii, która, jak widać, doskonale służy propagandzie imperialistycznej Rosji aż do XXI wieku, która mniej więcej według tej linii usprawiedliwia politykę sowiecką w 1939 roku i ogłasza, że właściwie nie było żadnej agresji sowieckiej, że to operacja pokojowa. Takie właśnie sformułowania padają w współczesnej historiografii rosyjskiej, że była to mirotworczeskaja operacja, to wkroczenie Armii Czerwonej 17 września na ziemię wschodnie.
Mirotworcie Skaja, no to taka rozjemcza, pokojowa operacja, którą Armia Czerwona wykonała, żeby ubezpieczyć ludność polską od rzezi, jakiej mogła dokonać na niej nienawidząca wszystkiego, co polskie, ludność ukraińska, żydowska i białoruska. Tak to się przedstawia w historiografii rosyjskiej, reprezentowanej m.in. przez takiego historyka jak Michał Miltiuchow. No cóż, trzeba w takiej interpretacji pominąć właśnie to, że ta pokojowa operacja kosztowała życie kilkaset tysięcy Polaków i zadała cierpienia 39-41, największe, gdy idzie o terytorium okupowanej Polski. Oczywiście okupacja niemiecka również pociągała za sobą nie dające się opowiedzieć zbrodnie, masowych egzekucji, niszczenia wszystkiego, co polskie, ale niewątpliwie w tym okresie okupacja sowiecka nie była dużo lepsza, tak bym to delikatnie ujął. Wracając do sposobu ukrywania przez Stalina zbrodniczej w istocie decyzji i zbrodniczego charakteru napaści na Polskę, którą słusznie określa się mianem ciosu w plecy 17 września 1939 roku. A więc po pierwsze dyplomacja sowiecka ogłaszała od 31 sierpnia, że właśnie następuje wspaniały pokojowy zwrot w historii Europy, bo Moskwa i Berlin przestają być wrogami. Tak ogłosił Mołotow na czwartej sesji nadzwyczajnej Rady Najwyższej ZSRR. To jest ważne dla Europy. Mniejsze narody się nie liczą. Grunt, że Rosja i Niemcy współpracują znowu. Nowy ambasador Związku Sowieckiego w Berlinie został przyjęty uroczyście 3 września przez Hitlera. Stwierdził wtedy wobec wodza III Rzeszy, iż narody Związku Sowieckiego z głęboką satysfakcją powitały polepszenie stosunków z Niemcami. No ale pojawiły się tarcia, po cichu oczywiście, niepublicznie, dotyczące tego, kiedy wreszcie wojska sowieckie wkroczą od wschodu na teren Polski. Oczywiście Hitler był w stanie pokonać Polskę swoimi siłami, nie potrzebował pomocy Związku Sowieckiego. Ale Hitler od 3 września wiedział, że Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom III Rzeszy. Nie mógł być pewien jeszcze w tym momencie, że w ślad za tym wypowiedzeniem wojny nie pójdą żadne decyzje militarne. Musiał obawiać się o losy swoich tyłów na zachodzie, nad Renem. Francja miała pod bronią w ciągu mniej więcej tygodnia, czyli 10-11 września, 71 dywizji nad granicą niemiecką, a Niemcy miały tam 40 dywizji, to takich tyłowych, gorszego sortu, bo te najlepsze poszły na Polskę, więc gdyby Francuzi uderzyli wtedy od zachodu, oczywiście dla Niemców byłby to poważny kłopot, mówiąc najdelikatniej. A zatem, ażeby zniechęcić mocarstwa zachodnie do wspomagania Polski, Hitler bardzo niecierpliwił się znowu, żeby Stalin jak najszybciej uderzył na Polskę od wschodu, no bo wtedy Polska zostanie wykończona, mówiąc brutalnie i wprost, zanim państwa zachodnie cokolwiek zechcą zrobić. Co prawda już 12 września wyjaśniła się pozycja zachodnich sojuszników polskich w sprawie nieudzielania Polsce pomocy zbrojnej. Na naradzie w Abbeville sztabowcy francuscy i brytyjscy uzgodnili, że nie będą podejmowali żadnych działań ofensywnych przeciwko Niemcom. Nie od razu Hitler o tym wiedział, po pierwsze, a po drugie, wciąż jednak groziła ta ewentualna w dalszej fazie wojna zachodnich państw z Niemcami, a ściślejsza współpraca Niemiec ze Związkiem Sowieckim mogła otworzyć drogę do przekonania Londynu i Paryża, że los Polski został przypieczętowany, powinni przywódcy państw zachodnich zrewidować swoją politykę i zawrzeć jakiś pokój z Niemcami uznający likwidację Polski. Takie w skrócie było rozumowanie Stalina. No był jeszcze jeden powód, dla którego on zwlekał jeszcze niedokończoną walką na Dalekim Wschodzie. Dopiero 15 września został podpisany układ rozejmowy z Japonią, który ostatecznie wyjaśniał w ten sposób Stalinowi, że nic mu nie grozi od strony Azji, może wszystkie swoje siły skoncentrować na Europie, na Polsce. Panie profesorze, 15 września kojarzy się nam z tym, co następuje dwa dni później, czyli agresja Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku.
była nie deklaracja wojny, ale deklaracja o wkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium Rzeczpospolitej przekazana polskiemu ambasadorowi. Oczywiście przez Mołotowa, ubrana w słowa, można użyć tego określenia, najbardziej nikczemne z możliwych, bo po prostu Mołotow stwierdzał, że państwo polskie przestało istnieć i w związku z tym Armia Czerwona musi wziąć pod ochronę ludność polską, a także białoruską, ukraińską, która od dawna uciśniona jest przez burżuazyjny rząd. Ta deklaracja jednakże była znów przedmiotem trwających kilka dni targów z ambasadą niemiecką, której zależało na tym, żeby ów akt został ogłoszony w taki sposób, który nie urazi Niemców, a więc pominięto tam sprawę, że Niemcy napadły na Polskę, że Polska jest ofiarą agresji niemieckiej. Ubrano to w słowa takie, które były do przyjęcia i dla Stalina, i dla Hitlera. Po kilku dniach negocjacji w ambasadzie niemieckiej w Moskwie, dla Stalina ta deklaracja była wygodna dlatego, iż unikała sformułowania wojna. W ogóle Związek Sowiecki nigdy nikomu nie wypowiedział wojny agresywnej. Zawsze realizował operacje pokojowe, tak jak Rosja Władimira Putina realizuje swoje operacje. Mówimy sowiecki mir. Tak, możemy powiedzieć sowiecki mir, tak jak dziś się mówi ruski mir, w znaczeniu dzisiaj świat, a wtedy sowiecki mir, czyli sowiecki pokój, bo to słowo ma dwa znaczenia w języku rosyjskim. Mir to jest i pokój, i świat. Otóż Stalin zawsze przedstawiał się jako mirolubiwy, to znaczy ten, który miłuje pokój. I właśnie dla spokoju ludności we wschodniej połowie II Rzeczpospolitej wkracza Armia Czerwona. Tak to ogłoszono, co ułatwiało Stalinowi bardzo prowadzenie gry z państwami zachodnimi. Stalin nie chciał występować formalnie i oficjalnie jako sojusznik III Rzeszy. Był nim de facto od 23 sierpnia od tajnego protokołu, a jeszcze mocniej stało się to oczywiste, kiedy wojska, mniej więcej 620 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, wkroczyły na teren II Rzeczpospolitej, kiedy Polacy już od 2,5 tygodni stawiali heroiczny opór nacierającej od zachodu armii niemieckiej. Stalin starał się to przedstawić w taki sposób, żeby w Londynie również i w Paryżu nie wyglądało to na oficjalną wojnę wypowiedzianą przez Związek Sowiecki Polsce, no bo naruszało to właśnie owe porozumienia międzynarodowe, których stroną była także Francja i Wielka Brytania, to znaczy ten układ o niestosowaniu wojny, pakt Brianda-Kelloga, definicja agresora. No więc Związek Sowiecki chciał występować wciąż w stosunkach z państwami zachodnimi jako partner, po to, żeby w sytuacji, kiedy Hitlerowi zacznie się już powodzić zbyt dużo w Europie, móc zmienić front i wystąpić w roli sojuszników w Londynie czy w Paryżu. No, nie przewidywał Stalin tak szybkiego upadku Paryża w 1940 roku. Ta gra zatem potrzebna była Stalinowi, by zniszczyć Polskę, a jednocześnie udawać, że właściwie nie jest to wojna, że jeżeli Stalin coś wykonuje, to coś, co po francusku nazywa się coup de grâce, czyli taki cios, który odbiera życie i tak już męczącemu się, godnemu tylko do bicia, Słabeuszowi. I taka była w istocie próba zinterpretowania przez propagandę sowiecką tego, co stało się 17 września. Hitler i Stalin ręka w rękę współpracowali w tych wrześniowych dniach. Zdumiewające zgranie, współpraca militarna armii niemieckiej i sowieckiej, a przykładami może być kierowanie niemieckich nalotów na Warszawę przez radiostację w Mińsku, czy udostępnienie Niemcom bazy morskiej na Półwyspie Kolskim, panie profesorze. Nie tylko, nawet ciekawsze jeszcze dowody tej współpracy operacyjnej dostarczyli historycy rosyjscy w latach 90., kiedy mogli oni, uczciwie prowadząc badania, przedstawić nowe dokumenty z archiwów moskiewskich, gdzie między innymi odnotowują fakt konsultacji dowódcy frontu ukraińskiego, atakującego na południu oczywiście wojsko polskie, który wobec propozycji niemieckich generałów, którzy idą od zachodu na Lwów, mniej więcej w tym kierunku, domagają się uzgodnienia współdziałania w zniszczeniu polskich zgrupowań wojskowych na tym terenie. I dowódca frontu ukraińskiego stwierdza, że no to jest decyzja polityczna, którą musi podjąć wielki sztab, jak się wyraża, czyli de facto mówi o Stalinie. I decyzja została podjęta, ponieważ taka właśnie ścisła operacyjna współpraca w zniszczeniu konkretnych ugrupowań czy zgrupowań Wojska Polskiego została nie tylko podjęta, ale zrealizowana w drugiej połowie września.
co najmniej w tym jednym przypadku symbolicznym wyrazem jest naturalnie ta słynna defilada zwycięzców w Brześciu nad Bugiem, gdzie miały spotkać się wojska sowieckie i niemieckie, gdzie generał Heinz Guderian, dowódca szpicy pancernej Wehrmachtu, wspólnie odbierał defiladę z Kombrygiem, czyli dowódcą szczebla generała brygady, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, Armii Czerwonej, Kriwoszeinem, wspólną defiladę wojsk III Rzeszy i Armii Czerwonej. No, można rzeczywiście użyć tego określenia nad trupem Polski. Hitler był zaskoczony brakiem reakcji Zachodu, zrealizował Blitzkrieg nie tylko z nazwy, bardzo szybko. Wojsko niemieckie zaszło nawet dalej niż zaplanowano. Cofało się po to, żeby spotkać się potem nad Bugiem i tam odbyć wspólną defiladę. Czy Stalin już wiedział, że to jest początek myślenia o końcu III Rzeszy? Stalin oczywiście planował przecież od początku swojej kariery w roli przywódcy Związku Sowieckiego wielką i zwycięską konfrontację z całym światem zachodnim. Nie zamierzał trzymać się jakiegoś sojuszu z Niemcami na wieczne czasy, ani przez moment mu to przez głowę nie przychodziło. Stalin wobec tego traktował sojusz z Hitlerem wyłącznie jako chwilowy manewr taktyczny, podobnie zresztą jak Hitler ze swojej strony nie zamierzał przecież wiązać się ze Stalinem, bo wciąż obowiązujące dla Hitlera pozostawały wytyczne, które przedstawił w Mein Kampf, czyli tworzenie Lebensraumu dla III Rzeszy na wschodzie, po Ural. A więc z obu stron nie było tutaj zaufania, ale było przekonanie, że na razie ta współpraca jest bardzo korzystna, trzeba tylko skorygować jej wyniki, zgodnie zresztą z literą tajnego protokołu z 23 sierpnia paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie stwierdzono, że zależnie od rozwoju sytuacji ostatecznie ustali się te granice wpływów. No i 28 września został podpisany drugi pakt Ribbentrop-Mołotow w Moskwie. Ponownie Ribbentrop przyleciał do Moskwy, żeby teraz uzgodnić ostateczną już linię podziału niszczonego jeszcze wciąż w tym momencie państwa polskiego. I tu Stalin decyduje się na propozycję zmiany, którą Hitler niechętnie, ale przyjmuje. A mianowicie Stalin rezygnuje z części Polski etnicznej, to znaczy z terenów północnego Mazowsza, Białostockiego, które miały wchodzić w strefę wpływów sowieckich zgodnie z pierwszym paktem Ribbentrop-Mołotow. Teraz Stalin chciał się pozbyć kłopotu, powiedziałbym, ogłaszając światu, że właściwie wyzwolił tylko Białorusinów i Ukraińców, tu Polaków już nie ma, na wschód od Bugu. Według tej interpretacji, chociaż było Polaków co najmniej 4,5 miliona. Co ważniejsze jednakże, Stalin chciał dostać w zamian Litwę, która w pierwszym pakcie Ribbentrop-Mołotow miała należeć do niemieckiej strefy wpływów. I w ten sposób ukształtowała się ta linia podziału, która rzeczywiście została zrealizowana. Nieco ograniczyli swój zabór Rosjanie, w sumie zajęli 190 tysięcy kilometrów kwadratowych z 388, jakie liczyła powierzchnia II Rzeczpospolitej, 7 tysięcy kilometrów kwadratowych przekazali Litwie, oczywiście tymczasowo, bo wiedzieli, że zgodnie z protokołem Ribbentrop-Mołotow poprawionym 28 września zajmą Litwę całą za chwilę, ale na razie, czyli w październiku 1939 roku Wilno z okręgiem łącznie 7 tysięcy kilometrów kwadratowych zostało uroczyście przez Armię Czerwoną przekazane rządowi Litwy, co zresztą uratowało mniej więcej 1200 polskich oficerów, którzy znaleźli się na tym terenie, no i nie trafili do obozów, tak jak ich koledzy, którzy pod okupacją sowiecką zostaną zamordowani w Starobielsku czy w Katyniu. Zmiana dokonana w drugim pakcie Ribbentrop-Mołotow z 28 września oznaczała strategicznie decyzję Stalina, że na razie odsuwamy w czasie perspektywę wojny z Hitlerem, bo nie ma wojny na froncie zachodnim, Francja i Wielka Brytania nie uderzyły na razie na Hitlera, a więc trzeba odwlec perspektywę jakiegoś ataku na Hitlera, no bo Stalin zakładał, że uderzy na Hitlera wtedy, kiedy ten uwikła się w wojnę lądową z Francją i Wielką Brytanią na zachodzie, zgodnie z taktyką hieny, którą zawsze rosyjski imperializm stosował. Ta taktyka była chwilowo niemożliwa, no bo Zachód siedział w swoich okopach i nie pomagał Polsce. W związku z tym Stalin chciał zaczekać na rozwój wydarzeń i chciał usunąć w związku z tym możliwy przedmiot tarcia z Niemcami, a więc
pozostawienie po stronie sowieckiej jakiegoś kawałka ziemi na zachód i na północ od Bugu, gdzie mogłaby powstać jakaś polska republika sowiecka. Na razie Stalin chciał z tego zrezygnować, wolał dostać Litwę, która zwiększała bezpieczeństwo Leningradu, po zajęciu oczywiście Litwy przez Armię Czerwoną, co nastąpi w czerwcu roku 40. Przedłuży się jakby droga ewentualnego najazdu niemieckiego w tym kierunku, a z kolei dla Armii Czerwonej skróci się bardzo droga do Berlina, jeżeli Litwa znajdzie się pod panowaniem sowieckim. Gościem audycji Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. W zapisach drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow była też gwarancja przesiedlenia ludności niemieckiej z sowieckiej strefy okupacyjnej i oczywiście odwrotnie, ale był też i taki zapis, że nie będzie tolerowana polska propaganda na obu terytoriach, a niebawem NKWD i Gestapo wspólnie podjęły decyzję o zwalczaniu polskiego ruchu oporu. Jakie to miało przełożenie na organizację ziem zabranych po 17 września przez Związek Sowiecki? No, Związek Sowiecki był znacznie lepiej przygotowany, powiedziałbym, od III Rzeszy do wprowadzania swoich porządków na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, a to z tego powodu, że to była druga próba po roku 1919-20, kiedy nie udało się zainstalować na trwałe Sowieckiej Republiki Polskiej, która miała już swoje władze, jak o tym mówiliśmy kilka audycji wcześniej, ale nie została ostatecznie zainstalowana w Warszawie. Podobnie jak Galrewkom, czyli Galicyjski Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, który miał tworzyć osobny rząd sowieckiej w zachodniej Ukrainy. Te próby stanowiły dla Stalina, dla jego ludzi, którzy w nich brali przecież udział, niektórzy z nich jak choćby Budionny, swego rodzaju pole doświadczalne, z którego wyciągali naukę na przyszłość, naukę, którą wykorzystali w 39, 40, 41 roku, jak sparaliżować polski opór, jak zlikwidować go najskuteczniej, najszybciej, i pod tym względem niewątpliwie wyprzedzali swoich towarzyszy i współpracowników z Gestapo czy z Wehrmachtu. Odbyły się 4 takie konferencje specjalistów od zwalczania polskiego podziemia w NKWD z ich partnerami z Gestapo, gdzie niewątpliwie w roli nauczycieli występowali towarzysze ze wschodu, a w roli tych, którzy uczyli się z tych doświadczeń, towarzysze z NSDAP i z Gestapo. Te rozmowy między innymi w Krakowie, w klubie garnizonowym, w Zakopanem, prowadzone w towarzyskiej, przyjaznej atmosferze, zapewne przy piwie i dobrym jedzeniu, dotyczyły nie tylko zwalczania polskiego podziemia, ale również spraw wymiany ludności. Niektórzy mieszkańcy tych stref zajętych przez Związek Sowiecki byli przecież Niemcami, chcieli wrócić na łono III Rzeszy. Z kolei Stalin chciał uzyskać niektórych komunistów, którzy byli pod władzą Hitlera w tym momencie, w swoje ręce. Na ogół spotykał ich jeszcze gorszy los niż pod rządami Hitlera, no ale w każdym razie taka wymiana następowała, to również była część owych porozumień. No a skuteczność NKWD w walce z polskim podziemiem potwierdziło błyskawiczne aresztowanie zawiązków struktur kierowniczych ZWZ, czyli Związku Walki Zbrojnej, który powstał nie tylko przecież pod okupacją niemiecką, ale pod okupacją sowiecką, i został zlikwidowany bardzo szybko przez pracę agenturalną współpracowników tajnych NKWD, zarówno w tej części północnej, jak i południowej, nazwijmy ją umownie białoruską i ukraińską. Zostały te organizacje podziemne polskie szybko sparaliżowane pod okupacją sowiecką, podczas gdy, jak wiadomo, pod okupacją niemiecką one będą się rozwijały bardzo szybko, prężnie i skutecznie. Oczywiście najważniejsze to, co zostało wykonane w pierwszych dniach po zajęciu, zniszczeniu oporu polskiego stawianego zwłaszcza mniej więcej po 20 września, w szczególności na Grodzieńszczyźnie. Grodno broniło się bohatersko, oddział Korpusu Ochrony Pogranicza generała Orli Krykemana, czy niektóre zgrupowania także na południu, brygada kawalerii generała Andersa, próbowały stawiać opór Sowietom. To zostało szybko, brutalnie, miażdżącą przewagą strony sowieckiej zlikwidowane. Przypomnijmy, białoruski front miał do dyspozycji 10 razy więcej żołnierzy niż było polskich żołnierzy na tym odcinku. Oczywiście Polacy
prowadzili wcześniej boje z Niemcami, byli i tak wyczerpani, pozbawieni częściowo sprzętu, nie mogli stawić skutecznego oporu. A więc ta bohaterska obrona Grodna przez młodzież także polską, przez harcerzy, nie mogła skutecznie obronić tego miasta. Nie można było obronić wschodniej połowy Rzeczpospolitej przed tą napaścią, a też wojska sowieckie z niezwykłą brutalnością traktowały tych, którzy stawiali opór. Następowała cała seria egzekucji na miejscu polskich oficerów, co wzbudzało zresztą pretensje służb specjalnych, które uważały, że zanim się rozstrzela Polaków, trzeba ich przesłuchać. Stąd takie skargi NKWD na dowództwo wojskowe, że za szybko rozstrzeliwuje Polaków, bo nie zdążyliśmy wyciągnąć z nich informacji, które mogą być dla nas przydatne, skarżyli się oficerowie NKWD. Oczywiście działały już od początku września, jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, specjalne grupy operacyjne NKWD, których istnienie ujawniał rozkaz 17 września jednego z dowódców sowieckich, który mówił o tym, iż Armia Czerwona będzie niosła pomoc powstańcom. No nie było żadnych powstańców oczywiście prosowieckich we wrześniu 1939 roku, ale były owe grupy dywersyjne NKWD-owskie, które po wkroczeniu Armii Czerwonej miały zajmować się przede wszystkim rozpoznaniem terenu, rozpoznaniem ludności miejscowej, kogo aresztować w pierwszej kolejności, jak wyciągnąć najskuteczniej informacje potrzebne do sparaliżowania oporu. 9 takich grup usankcjonował Ławrienti Iberia, szef NKWD już 8 września. Po 70-80 kawudzistów z dostarczonym im wsparciem kilkuset żołnierzy, każda z tych grup. No i te grupy przystąpiły do pracy po 17 września, aresztując, przesłuchując i przygotowując największą falę represji, która nastąpi po wrześniu 1939 roku, a zarazem przygotowując farsę tak zwanych referendów, wyborów do rad delegatów Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. W tych wyborach oczywiście ogłoszono frekwencję ponad 90%, a odbyły się one już w październiku 1939 roku i miały one usankcjonować przejęcie tych ziem przez Związek Sowiecki. I to Stalin bardzo umiejętnie wykorzysta później w stosunkach z państwami zachodnimi, z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy te wkroczą do wojny i ogłoszą Kartę Narodów Zjednoczonych, która wykluczała zmiany terytorialne w czasie wojny bez zgody zainteresowanej ludności. Stalin wtedy powie, oczywiście zainteresowana ludność wypowiedziała się już w październikowych pseudowyborach, 90% ponad było za przyłączeniem do Związku Sowieckiego, a więc wszystko lege artis się odbywa z punktu widzenia demokracji zachodnich. Kresy wschodnie, wschodnia połowa II Rzeczpospolitej nam się należy, co potwierdziła miejscowa ludność. Wybory październikowe były tym elementem sowieckiego miru, ale czy nie przytłaczający był bardziej terror, który został wprowadzony? Powiedział pan profesor o rozstrzeliwaniu polskich żołnierzy bez sądów. Spora liczba została uwięziona, osadzona w specjalnych obozach NKWD o Staszkowie, Starobielsku, Kozielsku. Stalin także podjął działania, które miałyby poszukiwać tych, którzy wspieraliby tę sowietyzację i propagandę. Pojawił się czerwony sztandar i lewicujące polskie elity, które zdecydowały się wspierać działania Stalina. Jak pan profesor ocenia także i tę stronę sowieckiego miru? Rzeczywiście terror i kolaboracja to są dwie strony skutecznego działania sowieckiego imperializmu. Działanie sowieckich grup operacyjnych, a potem śledczych sowieckich oficerów służb specjalnych w stosunku do zatrzymanych oficerów polskich jest przykładem, jak działał ten system. Wśród kilkunastu tysięcy oficerów polskich wziętych do niewoli przez Związek Sowiecki i osadzonych w kilku obozach, które wymieniła pani redaktor, Sowieci szukali potencjalnych współpracowników do przyszłego, dalej zaplanowanego projektu budowy sowieckiej Polski. Stalin, jak już mówiliśmy, zakładał, że po okresie współpracy z Hitlerem nastąpi nieuchronnie wojna, w której Stalin przesunie granice swojego imperium daleko na zachód i częścią tego imperium będzie sowiecka Polska. Do niej potrzebne są kadry. Trzeba uciąć starą głowę Polsce, można tak powiedzieć, i symbolem
niezwykle krwawym tego procesu jest Katyń, ale trzeba przyszyć nową głowę Polsce. I właśnie w tym duchu przeprowadzane były rozmowy ze wszystkimi oficerami polskimi. Rozmowy przeprowadzał major NKWD Zarubin, inteligentny, pracujący od lat bardzo skutecznie, funkcjonariusz wywiadu zagranicznego, wojskowego ZSRR, który starał się wyłuskać ludzi słabszych. Oczywiście nikt sobie nie zdawał sprawy, że reszta zostanie rozstrzelana, ale którzy przygnębieni tą wizją obozową wyrażą gotowość do jakiejś formy współpracy z sowieckim okupantem. I takich wyseparowano z jeńców wziętych do niewoli i umieszczono w tak zwanej willi szczęścia czy willi rozkoszy. Jak się to po rosyjsku mówi, słowo rozkosz po rosyjsku ma troszkę inne znaczenie niż po polsku, po to, by przygotowywać już od 40 roku tę kadrę przyszłych kolaborantów. Naturalnie, gdy idzie o ludność cywilną, tę, która nie trafiła do więzień, a warto dodać, że według raportu Berii końca 40 roku, do grudnia 40 roku aresztowano 407 dokładnie tysięcy mieszkańców ziem zajętych przez Armię Czerwoną. Przypomnijmy, że mieszkało na tym terenie około 12,5 miliona ludzi. A w kolejnych falach deportacji, które wspomniała pani redaktor na wstępie naszej audycji, wysłano do północno-wschodnich obszarów Rosji Europejskiej, do północnego Kazachstanu i do obozów na dalekiej Syberii między 320 tysięcy według oficjalnych danych wojsk konwojowych NKWD do kilkuset tysięcy, niektórzy szacują na 700 tysięcy, niektórzy nawet wyżej liczbę zesłanych. Taka była skala represji, która zmiękczała z kolei, że użyję takiego może nieładnego określenia, postawę tych, którzy jeszcze aresztowani nie byli. Tacy inteligenci jak ci, którzy skupili się wokół Czerwonego Sztandaru czy wokół Nowych Widnokręgów. To były te dwa najważniejsze czasopisma kolaborantów prosowieckich. Niektórzy usprawiedliwiali swoją kolaborację poglądami lewicującymi, a więc usiłowali wmówić sobie, że z pobudek ideowych współpracują z masowymi mordercami, którzy zabijają ich pobratymców. A inni deklarowali wolę kolaboracji wyłącznie ze strachu. To jest przypadek choćby Tadeusza Boja-Żeleńskiego, który kilkakrotnie w prywatnych rozmowach dawał wyraz swojemu przerażeniu skalą terroru i brutalności imperializmu sowieckiego, z którym się zetknął, ale oficjalnie zdecydował się przyjąć ofertę objęcia katedry literatury francuskiej na sowietyzowanym oczywiście Uniwersytecie we Lwowie i promować nową wizję kultury polskiej, socjalistycznej, zawsze prorosyjskiej. Wymieniłem Tadeusza Boja-Żeleńskiego jako przykład kolaboracji na pewno nie ideowej, a powodowanej strachem, który jest zrozumiały. Nie zamierzam ani usprawiedliwiać, ani rozważać dłużej osobistych motywacji tego czy innego współpracownika Nowych Widnokręgów czy Czerwonego Sztandaru. Zwracam uwagę tylko na te obcęgi, które zaciskały się wtedy nad ludzkimi decyzjami. Z jednej strony strach, z drugiej strony pokusa przetrwania. Niektórzy, to jeszcze warto dodać, przecież przedstawiciele lewicy polskiej przedwojennej, komunizujący albo nawet komuniści, tacy jak Władysław Broniewski, z powodu elementarnej uczciwości, która w nich nie wygasła, i odwagi, gdy idzie o Broniewskiego, nie przyjęli tej oferty, no i trafili do więzień. Przypadek Aleksandra Wata. Nie wymieniając zatem samych tylko kolaborantów, trzeba przypomnieć także tych, którzy z pokusy kolaboracji albo zrezygnowali, albo nigdy jej nie ulegli. Stalin, szykując się do rozprawy z Hitlerem, o czym pan profesor już wspomniał, w końcu 1940 roku, kilka miesięcy przed napaścią III Rzeszy na Związek Sowiecki, podjął rozmowy z grupą oficerów polskich, wśród których był pułkownik Zygmunt Berling. W planach miał formowanie podległej Moskwie Armii Polskiej. Bardzo kompleksowe działanie? Stalin oczywiście planował długofalowo swoją rozgrywkę o Polskę, o całą Europę Wschodnią, w której Polska była szczególnie ważnym krajem, chyba najważniejszym.
planował tę rozgrywkę co najmniej od roku 1920, kiedy przecież miał jako komisarz frontu południowo-zachodniego idącego na Lwów i Kraków za swoje zadanie, przygotowanie politycznej przyszłości tego terenu, który miała w cudzysłowie wyzwalać Armia Czerwona, jakiej towarzyszył w roli komisarza. Stalin także wyciągał wnioski z niepowodzenia w 20 roku. W związku z tym szykował świadomie nową ekipę, która będzie występowała w roli jego marionetek w przyszłej Polsce, którą zajmie Armia Czerwona w kolejnej fazie wojny. I zdawał sobie sprawę z tego, że potrzebni będą mu nie tylko komuniści, bo ci wiadomo było, że będą mu służyć, zwłaszcza po wielkiej czystce, jaką przeprowadził wśród nich, zwłaszcza wśród polskich komunistów już w 1937-1938 roku, likwidując zdecydowaną większość elit Komunistycznej Partii Polski, a więc pozostali musieli być sprawdzonymi towarzyszami, nieliczni tylko jak Gomułka. Znajdowali się jakby poza zasięgiem ścisłej inwigilacji agenturalnej, a niektórzy byli po prostu stuprocentowymi agentami NKWD czy sowieckiego wywiadu wojskowego, jak Bolesław Bierut. Więc na takich ludzi rzecz jasna Stalin mógł liczyć, tyle tylko, że na Bierucie czy na innych towarzyszach z KPP nie można było oprzeć pozorów istnienia państwa polskiego nadal. Trzeba było innych nazwisk reprezentujących ciągłość tradycji państwowej czy politycznej Polski poprzedniej, niepodległej, z tą Polską sowiecką, którą Stalin chciał ustanowić. To będzie potrzebne Stalinowi zarówno ze względu na opinię czy współpracę dyplomatyczną z państwami zachodnimi, jak i ze względu znów na propagandową obróbkę samych Polaków, by nie czuli się wyłącznie pod komunistyczną okupacją, i stąd właśnie potrzeba poszukiwania oficerów Wojska Polskiego. Najlepiej, żeby to byli generałowie, przecież w tym duchu rozmawiali najwyżsi przedstawiciele NKWD, między innymi z generałem Andersem, który miał to szczęście, że jako ciężko ranny w walkach z Sowietami we wrześniu 1939 roku trafił do szpitala, kiedy został schwytany przez Sowietów. Nie poszedł do obozu, jednego z tych obozów, który zlikwidowano ogromną większość oficerów polskich, tylko trafił do centralnego więzienia NKWD na Łubiance i tam prowadzono z nim rozmowy właśnie też mającego przekonać do współpracy. Był oficerem carskiej armii przed pierwszą wojną czy w czasie pierwszej wojny światowej, znakomicie znającym rosyjski, a Stalin wierzył w ciągłość imperium rosyjskiego i sowieckiego i zakładał, że ktoś, kto mógł służyć imperium rosyjskiemu, może zdecyduje się na służbę też imperium sowieckiemu. Akurat z Andersem się nie udało, ale z niektórymi innymi oficerami, w tym także pojedynczymi generałami, i owszem. Decyzja oczywiście szukania pozorów ciągłości historycznej tożsamości Polski nowej, którą ulepi Stalin według swojej woli, z Polską, która istniała przed 1939 rokiem i istniała przez poprzednich 9 wieków, Stalin najbardziej symbolicznie ulokował w swoim osobistym poparciu dla Wandy Wasilewskiej. Wanda Wasilewska, przypomnijmy, była trzeciorzędną pisarką okresu międzywojennego przez Jerzego Borejszę, innego komunistycznego popudczyka Stalina, nazywana wprost i słusznie grafomanką. Była jednak córką pierwszego ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej, Leona Wasilewskiego, bardzo bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Była córką chrzestną Józefa Piłsudskiego. To razem czyniło z niej symbol ciągłości z II Rzeczpospolitą i stąd Stalin wybrał Wasilewską jako patronkę formacji kolaborantów, która miała występować nie jako komunistyczna władza nowa dla Polski, ale jako patriotyczna władza. Tą właśnie nazwę wybierze Stalin już po czerwcu 1941 roku dla formacji, którą miała tworzyć Wanda Wasilewska. Podejmowane były rozmowy także z pięciokrotnym premierem rządu II Rzeczpospolitej, Kazimierzem Bartlem, profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. Czy naprawdę miały one prowadzić do wykorzystania politycznego Bartla? Raczej jest to wątpliwe, ale sam fakt takich rozmów w Moskwie jest potwierdzony i zresztą przyczynił się do strasznej śmierci Bartla, szybko rozstrzelanego po wkroczeniu Niemców do Lwowa w 1941 roku.
To są przykłady właśnie tych działań, które miały długofalowo przygotować nową ekipę dla Polski, kolaborantów, komunistów i ludzi udających patriotów. Nazwę Związek Patriotów Polskich wymyślił podobno sam Stalin. Co by było, gdyby to on pierwszy zaatakował III Rzeszę, ale pan profesor nie lubi gdybać? Oczywiście nie wiemy, co by było, gdyby, wiemy, co Stalin wykonał w ramach przygotowań do owego uderzenia na III Rzeszę, projektowanego bardzo już szczegółowo w maju 1941 roku. Powołał między innymi dywizję strzelców, która miała być polską dywizją, to znaczy w której mieli być właśnie polscy, czy mówiący w każdym razie jakoś po polsku, oficerowie. Do niej szukał kadr, no było to już po likwidacji w ogromnej większości oficerów polskich w Katyniu. I były już właśnie prowadzone te rozmowy z Wandą Wasilewską, żeby szybko sformować taki rząd sowieckiej Polski, kiedy tylko Armia Czerwona uderzy na Niemców, no pod hasłem walki z odwiecznym wrogiem Słowiańszczyzny, Germanami, utworzy się namiastkę Wojska Polskiego. Wszystko to pod komendą de facto sowiecką, wszystko to, co Stalin zrobi, tyle że później w 1943 roku, kiedy zerwie stosunki z rządem polskim, jedynym legalnym, pozostającym w Londynie. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/1. Kolejne spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem za tydzień. Zapraszam serdecznie. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.